Andrzej Duda wygląda, ma wygląd smutnego misia. Tak. Mógłbym zająć się wizerunkiem prezesa Kaczyńskiego. <grymne> Czy tutaj o nas już ten rząd zapomniał? Ten Tomaszów to tylko bastion pisu. Wszędzie na wszystkich płotach wiszą. Wszystko same, które naprawdę to Polskę doprowadzili do, do rodzin. Nie ma na kogo głosować. Panie zaszła na głosowanie, tamto głosowałem na głownie, bo tylko jeden był ten. A nie ma nic, nic. Zapomnieli. Zapomnieli, to jest koniec Polski. Józef Kaczyński przez 8 lat nauczył się, że jest wodzem w naszym kraju i to jest jego państwo prywatne. W pewnym momencie to się zrobiło takim przemysłem hejterskim, gdzie potrafiono zniszczyć człowieka czy jego rodzinę w sposób brutalny. Ostatnie dwa, trzy lata to już nawet nie była propaganda, tylko pranie mózgu. nie jest argument, pod którym ja udowodnię, że jestem niewinny, tylko wrócimy do władzy i się zemścimy. Wy też będziecie siedzieć. Będzie Tusk w jednej celi z Bodnarem siedział. To znaczy, że co to, przepraszam, jest? Rozgrywki mafijne jakieś? Najpierw może kilka krótkich, szybkich strzałów z panem. Proszę. E, formuła programu polega na tym, że może pan odpowiedzieć tak albo nie. Mhm. Mamy kilka szybkich pytań. Mhm. Pierwsze, zaczynamy. Jest pan gotów? Tak. <noise> Dobrze. No to zaczynamy. Zostanę kiedyś politykiem. Nie. Nie. Donald Tusk zjada Jarosława Kaczyńskiego. Wizerunkowo, oczywiście. Tak. Mhm. Czy dalej Andrzej Duda wygląda. Ma wygląd smutnego misia. Tak. Mógłbym zająć się wizerunkiem Prezesa Kaczyńskiego. <grym> uh, nie. Zrobiłbym z Tuska prezydenta. O, tak, to samo gra jest. Polscy politycy nie dorastają do pięt tym zagranicznym. Za ogólne zagranicznym, bo za jest na wschód i na południe i na. Amerykańskie. No tak, tak. To nie, do, nie dorastają tak. Ziobro nie powinien występować publicznie. Tak, nie powinien. Anna Maria Żukowska grzebie wizerunek lewicy. Tak, tak, tak. Dobrze, Szanowni Państwo, i to były szybkie strzały. No przebrnął Pan, nie było żadnego pomidora. No przede wszystkim tutaj żyjemy sprawą Zbigniewa Ziobry. Kto to starcie na razie wizerunkowo wygrywa? Czy Donald Tusk, który nie ustępuje i cały czas trzyma się tej retoryki, że nie, odstęp, nie odstąpi na krok, czy Zbigniew Ziobro, który przerywa leczenie i chorobę i pojawia się przed tym domem? Zdaje się, że wizerunkowo jednak wygrywa, nie wiem czy to altusk, ale koalicja rządząca, czyli koalicja 15 października z kilku powodów. No, nie znam kulis, ale to co oglądamy w, na zewnątrz, to podstawowym błędem w działaniu kryzysowym jest pośpiech, czyli to co wykonała Solidarna Polska, a szczególnie pan Zbigniew, Ziobro, to był taki strzał w stopę, trochę. To znaczy, przekaz do przekonanych na tym etapie nie ma sensu, bo oni i tak będą przekonani. W zasadzie cokolwiek by nie zrobił, e, polityk dowolnej opcji, żeby było jasne, to jak jest ta grupa wyznawców, to tam nie ma, to znaczy, to, to, to jest szkoda sił i środków. Natomiast, jeżeli miał to przekonać tych, którzy mieli, e, są swingujący, nie wiem, niech będzie, e, albo nie są ani za jedną, ani za drugą opcją że no, takiego właśnie biednego Misia można pożałować, no to biedny Misio y, wykonał kilka z, zadziwiających ruchów y, albo nieskoordynowanych ruchów. Y, ja teraz nie wnikam w ogóle w to y, prawnie, nieprawnie, ale jeżeli jego prawa ręka i, i zastępca na czas nieobecności. W Polsacie zdaje się, mówi, że no, Zbigniew Ziobro za granicą, po prostu przechodzi cięż... Tak, pat, patriaki, ta, patriaki, patriaki. Przechodzi ciężką tam, rehabilitację bo ciężkie... za granicą, a on za 15 minut ląduje pod własnym domem, czy tam podjeżdża pod własny dom. No to to jest jakaś paranoja wizerunkowa. Znaczy to jest amatorszczyzna w ogóle. E, plus jeszcze to oczywiście, że mm, nakładają się na te wszystkie pozostałe rzeczy wizerunkowe, bo. Solidarna Polska jeszcze się z tym nie spotkała, czy suwerenna teraz Polska, że zacznie się wyciągać, no w zasadzie chyba od doktora Garlickiego, że przez tego pana już nikt nie zostanie zamordowany, czy tam nie, nie zginie, czy nie umrze, czy to tam jeszcze przez Barbarę Blidę. Nie wiem, mnie najpierwsze co przyszło do głowy, ona zajmuje się tym zawodowo, to raczej Władysław Frasyniuk, wyprowadzany w kajdankach na plecach o 6 rano dodam. W związku z tym. Ta akcja jest wynikiem paniki, ewidentnie, i nieprzemyślenia tego, co się chce zrobić. Stąd taka moja ocena, że, że no nie wiem, Tusk niech będzie, Bodna pewnie bardziej, i, i koalicja 15 października jest do przodu, tylko tak jak mówię, no ci, co są przekonani tu i tu, no to nic się z tego nie da zrobić. Natomiast ci, co nie byli przekonani, mówią, a jednak da się zrobić, że polityk przestaje być jakąś świętą krową, tu przepraszam krowy bardzo serdecznie, tylko to nie są jacyś ludzie, którzy się urodzili w czepku, czy tam w czepku, czy w czym tam się człowiek rodzi, nie mają błękitnej krwi i nie są jakimiś specjalnymi wysłannikami niebios. To są normalni ludzie i zostali wynagrodzeni Najęci przez społeczeństwo do pracy, a nie do panowania nad tymi ludźmi. Bo jeszcze, a propos problems, ja nie rozumiem brnięcia, bo rozumiem, obrona, tam, Tam no, każdy się broni jak może. Zresztą tutaj z panem doktorem ustalaliśmy to wielokrotnie, że każdy kompromituje się na własną rękę. I nie można, nic się nie da zrobić. Jak ktoś się chce skompromitować, to się skompromituje. Natomiast ilość trochę taki no przemyślanych, no nie chcę powiedzieć głupoty, bo to nie jest głupota, ale takich prostych trików i zagrań no ma jakąś ograniczoną pojemność. No, ile razy można mówić, że to jest gangsterski napad, bo tam coś jeszcze. No ludzie się już śmieją z tego. No to teraz ja będąc chory, bardziej lub mniej, no ale jednak widać, tak, że... No, jeżeli bym nie miał poczucia, że jestem winny, przekonany, że jestem niewinny, to bym w ogóle nie ruszył, przepraszam, tyłka z łóżka Boleści, tylko wydałbym tam oświadczenie, nie wiem, wysłał Patryka Jakiego czy tego e, pana posła, który tam z domofonem tę analogię od e, strzela, e, e, nie widziałem powodu, żeby sam się pojawił. Znaczy, podniósł rangę od razu, plus pokazał. No, że może że się spokojnie może zeznawać, że... Z no, tej przedstawiciele dzisiaj e, suwerennej Polski, zwłaszcza Patryk Jaki, mówił, że no przecież służby mogły nawet coś po, po, podrzucić, bo nie było tam to jest osoby, ciekawe. która by To jest ciekawe. Ja, ja słyszałem kilka takich stawek wczoraj i dzisiaj. Zresztą Patryk e, Jaki, szanowni państwo, dzisiaj no dość mocno się podpaliłeś. No był się, tak z, był się zdenerwował, był... No Patryk Jaki, Jaki jest, ka, każdy widzi. My znamy go od już tam lat, przecież to nie jest tych, który wczoraj się objawił. No i ja bym dużo du, du, nie oczekiwał <grafię> jakiegoś gambitu królowej, że po prostu, nie wiem, goniec na H7 i czekamy, co zrobi Hetman. E, raczej to jest dosyć niesko, nieskomplikowane. <grafię> tak, no. <grafię> Dlatego mówię. E, natomiast widać to trochę tak, taką rozpaczliwe różne działania. A rozpaczliwe działania powodują, że ludzie mówią, aha, coś tam musi być. Tak? I budowanie na zasadzie takiej właśnie, że podrzucili coś zrobili, no to jest bardzo prosty argument, żeby to zbić. To znaczy, że wymyślicie, tak jakby wy byście to zrobili. No i to zaczyna być dosyć przerażające. No ale jeżeli znaleziono, na przykład, argument, dla mnie to jest argument, który jest dziwny, chociaż się ja nie wiem, czy tak jest, że każdy, e, pacj każdy e, osoba rodziny może mieć akta oryginalne mm -hmm. e, e, swoich rodziców w domu, w jaśku schowanym. No nie wydaje mi się, żeby oryginał akt można było mieć e, nawet w najbardziej dramatycznej sytuacji. Mm -hmm. No coś jest na rzeczy, e, no ale prawdopodobnie też nie ma pomocy, bo ze strony PiSu, a jeszcze tego najbardziej twardego jądra PiSu, bo i ja nie wiem tutaj o o e, panu Banksterze Morawieckim, który mm, trochę się pogubił. Dlaczego nasz najlepszy prezes z Orlenu e, jeszcze nie jest w Ja nie, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo bym chciał, ale nie wiem. Ja myślę, że skala tego, co się dzieje, no tak jak możemy obserwować... To mają pełne ręce roboty na Tak, że, że pytanie jest takie chyba, e, którą taczkę załadować pierwszą. E, 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 chyba, że tam jeszcze zbierają ten materiał. Ale właśnie, bo to, nie wiem, naprawdę... Panie Tomaszu, może tam, tam jest Tomasz, tyle tego, żeby, chętnie ja powiem panu, że Chętnie bym powiedział, ale... Może to jest to, co pan redaktor mówi, że, tak, że to za każdym razem że te dni wampiry coś, coś wylatuje? Tylko 100 dni. I e, jeszcze były święta i coś tam jeszcze. I, i prawdopodobnie, bo tutaj też słyszałem, że w, w sprawie tego funduszu to ktoś sypie po prostu. E, I kiedyś u pana redaktora to powiedziałem, że e, kiedy się roz zacznie rozpadać e, prawa strona, do pierwszego świadka koronnego. W związku z tym myślę, że za chwilę to się stanie że, że pan Obajtek z, z wesołą tą drużyną swoją no stanie przed sądem, ponieważ tam ta skala też wydaje się nieprawdopodobna. Tylko pytanie, czego tu jeszcze można dotknąć, żeby to było normalnie, bo wszędzie jest nienormalnie i wszyscy mają, tam gdzie dużo jest o patriotyzmie, to strasznie dużo kasy. Yy, przepływa w jedną stronę. A jak yy, opozycja sobie radzi w byciu opozycją? No bo tak, minęło 100 dni Tuska, no i chyba sobie nie poradzili, no bo mogli trochę przyśpilić tego Donalda Tuska. Odnoszę wrażenie, że tak trochę się to rozmyło. Mhm. Dzisiaj też wypłynęła sprawa prokurator Ewy Wrzosek, mhm. prawda, że no, ma po prostu powiązania polityczne miało to mhm. dotyczyć zmian w TVP. Mhm. No i teraz możemy się zastanowić, na ile opozycja oczywiście to wykorzysta, jak sobie z tym też poradzi Donald Tusk. No ale pytanie, czy no właśnie no jak się sprawuje ta opozycja? Czy opozycja. Yy, yy. Czy jest rozdarta właśnie pomiędzy tym, co robi rząd, a dotyka to opozycji, yy. no, a tym, żeby być opozycją? Znaczy jest, to jest, musimy to widzieć w jakimś kontekście. Jeżeli się nadużywa pewnych środków, to później trudno oczekiwać efektu. I był bardzo szczwany plan, jak podejrzewam, że wybory wygraliśmy. Nie mamy w większości, żeby stworzyć rząd, ale będziemy robić wszystko, żeby to zrobić. I ja bym tutaj zakotwiczył jako pierwszy taki fakt, który był no medialny, ale polityczny, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w wieczór wyborczy 15 października. On powiedział: Wygraliśmy, nie mamy wprawdzie większości, ale zobaczymy nie takie rzeczy. To coś takiego powiedział: że tam zobaczymy, jak to będzie. Czyli prawdopodobnie miał to gdzieś przemyślane, że te 3-4 głosy, czy 5 się dokupi, zastraszy, bądź wyrwie. I później ten cały teatr, który się odbywał przez te dwa tygodnie, i tutaj znowu kamyczek w zasadzie głas do ogrodu kamiennego Andrzeja Sebastiana. Bo na to pozwolił. E, polegało to na tym, że teraz dochodzą te różne głosy, głównie z PSL-u. Jak byli naciskani, jak byli e, zastraszani, szantażowani, przekupywani i tam kuszeni na różne sposoby, e, żeby jednak e, tylko za dużo trzeba było udziergać. E, no i później to szło po kolei. I teraz, jeżeli coś jest nadużywane, no to e, jeżeli wszystkie. Nawet największe armaty, załóżmy. Nie były jakieś takie duże, ale wystrzeliły w przeciągu um, od 15 tam do, do, do 13. To nie ma czym. Teraz. To później trudno wymagać od ludzi. My jesteśmy zmęczeni. My naprawdę jesteśmy zmęczeni. Jako spojrzenie, następna kampania, później następna. I. Ta część, która jest, która zagłosowała przeciwko tamtej władzy, nawet nie, że za konkretnie za Tuskiem, czy za hołownią, czy za czarzastym, czy, czy kośniakiem kamyszem, po prostu nie miała ani sekundy, żeby się ucieszyć. I ludzie nie lubią takich rzeczy. No bo jednak wybory wygrała w sensie wybory władzy wygrała opozycja ówczesna która teraz jest u władzy. Natomiast przez te 100 dni od zaprzysiężenia e, e, pamiętamy wszystkie te cyrki, które się odbywały. Ja nie pamiętam takiej sytuacji po 89 roku, żeby e, tak bolało oddawanie władzy. E, plus te wszystkie e, e, świństwa i te wy, wyrywanie tego wszystkiego. No, przeciętny człowiek e, no, nie musi się tym interesować. Zresztą po co ma się tym interesować? No właśnie, panie doktorze. Przez? I teraz człowiek, który na pewno się interesuje I tym, na że u nas ok. dokładnie pospolitej ukochanej. E, halo, halo. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Krzysztof Złot. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Słuchamy. No, oczywiście tradycyjnie na tym początku uwielbiam pana doktora Otóż się no, po prostu uwielbiam. Widziałem pana dyrektora we wszystkich filmach. I polskich, i zagranicznych. <grym> I to jest do... dobre podejście. Mi się to podoba. Bardzo dziękuję. To jest bardzo mądre. <grym> ja. ja mam takie pytanie, które... Notuję już od dłuższego czasu, bo oczywiście daje czas koalicji, nie mam absolutnie na razie żadnych zarzutów, natomiast słabo z komunikacją troszeczkę u nich jest, z informowaniem ludzi. Zresztą widzieliśmy przy poprzednich rządach Platformy i mam pytanie do Pana doktora jako profesjonalistów od spraw wizerunku. Czy ta komunikacja nie spowoduje, że PiS tym swoim odwracaniem kota ogonem znowu nie? To będzie większego poparcia. Mam taką samą obawę. Zresztą też to staram się mówić już od powiedzmy tam miesiąca czy dwóch. Ja jestem w stanie zrozumieć, chociaż nie mam żadnych danych na ten temat, ale że no, premier Tusk na jakąś taką taki uraz do, do rzeczników czy do, do funkcji rzecznika. A jeszcze przy czterech koalicjantach czy czterech liderach pozostałych, być może boi się, że to będzie jakoś tam przekłamane i tak dalej. Ale tu ma pan rację: tak się nie da tego robić, dlatego że będą narastały różne sprawy. I sam premier jako jeden premier no nie jest w stanie tego obsłużyć medialnie. Zresztą on się nie po to wynajmował, on ma zarządzać naszym krajem i ma nas rozwijać i ma nam zapewnić bezpieczeństwo, a nie zajmować się komunikacją przynajmniej nie tak często, jak, jak powinno to być. Być może to nie musi być rzecznik, może to być para rzeczników, nie wiem, troje rzeczników, trzech rzeczników, trzy rzeczniczki, natomiast jeżeli nie będziemy komunikować, to może być troszeczkę tak jak z katastrofą smoleńską, kiedy mm, wtedy premier Tusk y, zarządził, że mają tego nie dotykać jego ludzie, bo prawda się obroni. No jak się obroniła, to widzimy. E, pozwolono hmm. Macierewiczowi na wszystkie możliwe rzeczy. E, tu jest tylko jedna różnica i myślę, że na tym też opierają e, rządzący, czy, czy konkretnie Tusk, e, m, e, swoje przekonanie, że w miarę w, wypływania takich rzeczy jak ten właśnie fundusz Um, ofiar, ofiar przestępstw, plus um, Bajtek, um, NCBR teraz, um, to, to będzie kasowało jedno drugie. Ale to tak nie działa. Ludzie też na co dzień, już o tym mówimy, no naprawdę nie muszą się tym interesować, ale powinni dostać informacje. Um, są takie trzy kroki, które zawsze dobrze działają i to są um, na całym świecie, tak się to robi. Co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika? I dobrze byłoby, mnie to się marzy, coś takiego, tylko z uwzględnieniem czasów zmiany, jak był Kuroń. Taki Kuroń 2.0 trochę. No oczywiście to nie te czasy, że jedna osoba tam opowiada i tak dalej, ale jakiś rodzaj takiego, właśnie dlaczego to się dzieje, dlaczego Bodnar robi to czy tamto. A to, o czym Pan mówi, to jest groźne, dlatego że Poprzednia władza wyszła z bardzo dużą ilością pieniędzy z tego naszego kraju, naszych pieniędzy, co widać po uruchamianiu jakichś kanałów, które udają, że nie są takie, jeszcze nie, nie wiadomo, co jeszcze będzie otwarte. No i Air Today. Gdzie e... nic się nie zmieniło, jest dokładnie przeniesienie e... to, co było w info, e... takiego szczucia, e... już nawet nie chodzi o polityczne, to takie szczucie na ludzi, to co jest coś obrzydliwego. E... I tam e... na przykład widziałem ostatnio jakiś taki e... fragment pani Danuta. Cholecka, która była główną twarzą przecież wiadomości i tak dalej. I pamiętamy, jak pytała prezydenta Dudy, co możemy zrobić, żeby pan wygrał. No teraz no jedzie po tych aktualnie rządzących, straszne rzeczy mówi. No i to się przeniosło. Tylko, że Air Today nie ma zasięgu. To, co tam mało być, to miało być. Ale łączenie takiej trucizny, no niestety w jakimś momencie może zacząć przynosić efekt. Dobrze, to, apel, to apelujemy do, do pamięci tutaj zbiorowej obecnej władzy, że są miejsca, gdzie nie dotarli. No właśnie. Nie dotarli, nie dotarli, to nikogo nie było. Pani tu nie to jeszcze gdzieś. To, no, żadnego z rządu tutaj nie było, tylko tylko te, co, co tam są w rządzie, że tam oni, oni pobudowali, oni to porobili, tylko zaczęli pieniądze, przecież nie dał żadnego grosza ze swojej ten, zarabiają tutaj. Chociaż. Hmm. No. Wie, no dobrze, dziękujemy panu bardzo. No to tyle, no nie zala może... tak się głowy, także ten. Może po tym. No po tak, może, może po tym telefonie no to, to coś życiu, się dowiedziałem. Wszystkiego nie. dobrego wam na początku. Dziękuję serdecznie, wszystkiego do dobrego na no, do pana. Dziękuję, że tak. dzwoniłem. Dziękuję. Zrobię wam to. No, Dzień dobry, panu. Dziękujemy, no, do dziękujemy dziękuję. Dziękuję. coś tam, że miałam na kogo zagłosować, chociaż. Panu również, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, my oczywiście nikogo nie wspieramy, no ale w demokracji jest tak, że dobrze jest, żeby była po prostu. żeby ta waga, Szanowni tak. Państwo, raz tak, raz tak. To, że będzie spór, to było od razu wiadomo przy zawieraniu tej koalicji, chociażby na poziomie takich rzeczy jak aborcja, stosunek kościoła do państwa, powiedzmy tam, generalnie, że coś będzie, już sam fakt, że partia razem, która jest w koalicji przecież, nie weszła do rządu, chociaż miała jakieś tam propozycje i zachowuje się trochę jak opozycja. E, jest dziwne, e, no ale nie takie rzeczy w polityce, widzieliśmy. E, w związku z tym nie widzę żadnego takiego na razie mm, powodu, dla którego miałaby się rozpaść koalicja i e, na przykład powstały, e, potrzeba nowych wyborów. Bo na to chyba gra e, opozycja niezjednoczonej prawicy. E, natomiast no, kropla drąży skałę, bo jeżeli pojawiają rzeczy różne, no to, bo o co idzie jeszcze gra, bo to jest ważne, dlatego taka temperatura jest duża. Nie tylko, że w, wygrane w sejmikach, i to, bo o to też, bo jasne, miasta, tam różne rzeczy, ale jeżeli któreś z ugrupowań ewidentnie polegnie, mówiąc tak marketingowo-politycznie, no to może będzie przestrzeń do tego, żeby zrobić Rekonstrukcję rządu, która prawdopodobnie i tak nastąpi. Nie wiem, czy po wyborach samorządowych, czy po europejskich dopiero, pewnie po europejskich bardziej. No i ktoś powie: No dobrze, tam, nie wiem, Szymon, albo dobrze, yy, Włodek, ale no, nie zdobyliście tego tam poparcia, nie potwierdziliście poparcia. I wtedy jest pole do, do jakiegoś manewru. I o to też idzie gra. I znowu jest sytuacja, że każdy gra na coś innego. Bo koalicja obywatelska, tak jak idzie, no gra o całą pulę, czyli żeby w sumie przejąć sejmiki, bo duże miasta już ma. PSL próbuje odzyskać powiaty gminy, gdzie był mocny, ma dużo struktur, ale przez długi czas nic nie udawało się zrobić. A lewica walczy trochę o. Przetrwanie, no bo z tych 13-14 punktów procentowych. Chyba tak najostrzej grają. No oni grają najostrzej, bo, bo, bo są na krawędzi. No i jest jeszcze ugrupowanie Szymona Hołowni, czyli 20-50, która to ugrupowanie w ogóle walczy o życie. To e, żeby Zresztą, w ogóle... też, panie doktorze, widać, uh -huh. że jak był ostatni sondaż zaufania, no to Szymon Hołownia jest egzekwo z Andrzejem Dudą, ale stracił. No, 10... na to. No tak, panie doktorze, może jeszcze będzie sposobność, żeby o tym pomówić. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Uh -huh. Z kim mamy przyjemność? E, dobry wieczór, Dariusz Kowalski z Gminy. Dobry wieczór. E, dobry wieczór, panie Dariuszu. Słuchamy. Najpierw plany na temat pana doktora. Bardzo, bardzo dziękuję za świetną edukację polityczną. Wszystkie osoby, z którym da się porozmawiać o polityce, nie mają słów zdania pod, pod pańskim adresem. A teraz do rzeczy. Bardzo dziękuję. Oczywiście. Chciałbym się dowiedzieć pytanie około polityczne. Jak wytłumaczyć fakt, że praktycznie wszystkie media, w obecną koalicję, w obecny rząd, walą walon jak starcze. Obojętnie, czy to są men, yy, media mainstreamowe, obojętnie, czy to są jakieś kanały YouTubeowe. wszyscy walon yy, 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 rząd. Otwieram lodówkę, 100 dni Tuska. Zrobił, nie zrobił, nie zrobił, nie zrobił, nie zrobił. Jak proszę to można wytłumaczyć? Mm -hmm. Ja myślę, że to trochę wykracza poza moje kompetencje, jeżeli chodzi o marketing, polityczny i wizerunek, ale po pierwsze, odpowiedź pierwsza jest dosyć taka dla mnie oczywista i narzucająca się: bo można. Jakbyśmy odwracali sytuację, co teraz chętnie robią poprzednio rządzący, że jakby było tak, to, by to... No to ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że rolnicy wychodzą na, na drogę, a nie wychodzi na przykład Kaczyński, mówi, to są zdrajcy, Niemcy, Rosjanie, czy tam coś jeszcze i oni wtedy by się bali. E, żyliśmy w pewnym momencie w takim państwie, gdzie zaczę zaczęto się bać, wypowiadać, tak, bo tam różne rzeczy się działy. I to jest pewnie ten pierwszy moment, że media teraz, te, które wcześniej na przykład nie bardzo były jakoś ostre, bo były też takie, które krytykowały czy, czy obnażały poprzedni rząd. Ale i te, pierwsza część jest taka, że jak wtedy nie, to teraz można. A ci, co wtedy byli odważni i krytykowali, no to teraz chcą pokazać, że ta nowa władza to też tak samo jest. To znaczy, że my jesteśmy um, odważni, byliśmy wtedy i krytykowaliśmy Kaczyńskiego i Morawieckiego i Szydło, a teraz przy Tusk, Kosiniak i Hołownia, to my też ich krytykujemy. E, a nas polega na tym, że e, tam było 8 lat, a to jest 100 dni. I e, no naprawdę nie wiem, kim musiałby być premier e, jakikolwiek, który by w 100 dni... Zrobił tam to, co tam. No, ludzie mówią, ale obiecał. No owszem, to jest ryzyko polityczne. Natomiast nie wiem, czy, czy pan by się ze mną zgodził, że właśnie media robią bardziej taką ostrą ocenę niż ludzie, niż społeczeństwo. Polityka to jest sztuka możliwości. Jeżeli ja się porywam z czymś e, m, i wiem, że to w ogóle nie ma szans, e, jeżeli pójdę na ostro, czyli właśnie obrażając e, naokoło osoby, wczoraj pani Biejat, która przecież nie jest nieprzytomna, tylko jest dosyć e, sensowną polityczką, tak jak ja to odbieram, e, nie mogła się powstrzymać w debacie warszawskiej, jeżeli ktoś oglądał, e, a jak nie ja to polecam, e, gdzie wystąpili wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy. E, oni są razem w koalicji rządzącej w Polsce nie powstrzymała się i złośliwym pytaniem uderzyła przypróbowała też i w Rafała Trzaskowskiego chciałby się zakrzyknąć hello Trzeba pomyśleć trochę, trzeba może się skonsultować. To, że się ma rację, to nie znaczy, że się przeprowadzi tą rację. To jest smutne, ale mm, dobrymi chęciami jest takie pewne piekło wybrukowane. I, i to wszystko razem daje wynik 7 nie? czy 8 no siedem ostatnio. W związku z tym na pewno komunikację trzeba zmienić. No i teraz pytanie do pani Anna Maria Żukowska. Nie jest nowicjuszką w polityce. Jest kilkoro polityków w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, którzy no, wieczorami wysyłają Tweety, czy tam Xy teraz. No i pytanie, jaka emocja powoduje nimi, że akurat wieczorami taki X się gdzieś tam wysuwa do przodu. Tutaj stawiamy znak zapytania. Panie tak. doktorze, no muszę zapytać o Jarosława Kaczyńskiego. Do czego to, 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 to Robiliśmy program specjalny. No, no tak, 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 no ale no to, to właśnie, właśnie nie tak na deser, miało, na deser. No, nie, 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 panie doktorze, no jak z tą komisją do spraw Pegasusa? Zaszachował wszystkich Jarosław Kaczyński? Może inaczej, czy Jarosław hmm. Kaczyński był tak dobrze przygotowany, czy może komisja była tak źle przygotowana? Ja myślę, że jedno i drugie jest, to są zdania do połowy prawdziwe, do połowy nieprawdziwe. Zawsze jest tak. Dobrze. Ale jeszcze przepraszam, no. że wejdę pan doktor w słowo. No, odnoszę wrażenie, że wizerunkowo chyba Jarosław Kaczyński wypadł lepiej. No to właśnie chciałem powiedzieć, że dobrze albo źle wypada się na czymś tle. I jeżeli mm, popełnia się strategiczny błąd, a czytałem o tym naprawdę na parę dni jeszcze przed przed y, y, tym posiedzeniem komisji, gdzie miał się pojawić Rostow Kaczyński, ja obstawiałem, że się nie pojawi. Mm. Y, y, bo y, patrząc na to, jak zachowywał się w przestrzeni publicznej przed tym, to jako sztabowiec Kaczyńskiego bym się zastanawiał, czy warto go wypuścić na coś takiego. Natomiast y, sztabowcy znają lepiej Rostowa Kaczyńskiego niż ja i y, 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 po prostu został przygotowany maksymalnie, jak się da przygotować. Ale na tle kompletnie nieprzygotowanej komisji, a przynajmniej nie wszystkich członków komisji, uzyskał to, co chciał uzyskać. To znaczy każdy ma swoje cele do wykonania. Kaczyński nie chciał przekonać ludzi niezdecydowanych, wahających się, albo jemu wręcz niechętnych, bo wiedział, że to jest misja nie do wykonania. Natomiast on miał dwa cele. To było widać już. E, oczywiście nie wiem, tak patrzę na to, jak się działa. Ja. Po pierwsze, pokazać swoim towarzyszom partyjnym, ja jeszcze żyję. I żadne tam emerytury długowieczne, to co pan mówił na początku, nie wchodzą w grę. A drugie, pokazać swojemu elektoratowi, temu najwierniejszemu, który go kocha i jest wyznawcami. To, co mówiliśmy, że każda partia ma jakichś wyznawców. PiS miał to szczęście, że zawsze miał tą grupę największą. E, zresztą to wiedzieć po sondażach chyba teraz. E, że do nich był przekaz, że słuchajcie... Żyjemy, przeżyjemy, damy radę, wrócimy kiedyś do władzy. I to, co miał wykonać, wykonał. I zaklinanie rzeczywistości, że tam się wysypał i tak dalej. To jest zaklinanie rzeczywistości. Oczywiście, jakby to zanalizować, to tam to była zgroza. No już niezłożenie nie, nie ślubowania pokazuje, że Józef Kaczyński przez 8 lat nauczył się, że jest wodzem w naszym kraju i to jest jego państwo prywatne. No, Ale komisja nie wyegzekwowała tego, a mogła to wyegzekwować. Ja nie, nie znam takiego przypadku w ogóle i tłumaczenie było po prostu jakieś no, no, głupawe, ale przygotowane, że ja nie mogę, bo tam są jakieś rzeczy. No to wszyscy mówią, no ale zaraz, zaraz, przecież jak się dochodzi takich rzeczy, to się mówi, tu nie mogę, to będzie na następnym posiedzeniu. No to to ich ograł w taki sposób. A później oczywiście on specjalnie się też nie krył, bo to są takie triki wyciągnięte trochę spod podszewki, ala Jacek Kurski, że pan naleśniki, tam coś jeszcze i tak dalej. To są celowe działania, to są tak zwane szumidła. Jak F16 leci, czy F35, można zobaczyć na filmach, i leci rakieta, to się wyrzuca takie coś, żeby odciągnęło uwagę. No to on tego przyniósł cały worek. E, oczywiście najsłabiej wypadli na tym tle, e, e, ale spełnili swoją rolę dla niego posłowie, tam krzyczący tak, przedziwne rzeczy. No, ale y, posłowie opozycji też nie wytrzymali, nie opozycji, tylko rządzący e, ciśnienia. No i tak to wygląda, wyglądało. E, jeżeli przewodnicząca komisji nie egzekwuje, e, skąd? No, przytomna przecież osoba, e, była policjantka i to jeszcze nie tam e, z Wydziału, nie wiem, Ruchu Drogowego, czy, czy z całym szacunkiem oczywiście, czy, czy nie wiem, z nielotów, tak, nielatów. No tam... e, nie latów. pisma. Właśnie o to chodzi. Nie potrafię wyegzekwować coś, co jest. Zapisane ekspresji z Werbis w prawie. No to to już na początku było porażką. Panie doktorze, no ale to naleśniki trochę się sprawdziły, no bo tam poleciało to w mediach społecznościowych, ale to, ale ja w mediach Ale ja, ja, ja nie mówię, że się nie sprawdziły, ja tylko oceniam, tak, tak, ty, no tak, to, że tylko. przygotowano, no i zastosowano. I czy nam się to podoba, czy się nie podoba, z punktu widzenia technologii. To ja mogę powiedzieć, super. Wykonano robotę na poziomie takim właśnie, żeby wybić tego z rytmu, tam tego śmieszyć, i w ogóle pokazać, że to wszystko nie ma sensu. Był po prostu pionkiem w grze. W związku z tym nawet stosunek Jarosława Kaczyńskiego do, do, do Andrzeja Sebastiana jest cały czas taki sam, czyli traktował go jak, i traktuje go jak przedmiot do wykonywania rzeczy. W związku z tym, myślę, że nikt go nie informował, bo nie było takiej potrzeby. Skoro nie podaje się ręki głowie państwa umownie e, e, i olekceważy go się na każdym etapie, od e, mianowania generałów tam po No to teraz, jak minęło 8,5 roku, czy tam 9 e, za chwilę, e, dwóch prezydentur, e, no to nagle się okazuje, że pan e, Andrzej Sebastian jest wielkim hojrakiem. Natomiast ta druga część jest bardzo interesująca, bo i tutaj gwiazdka od pana doktora. W naszym prawie nie ma czegoś takiego jak impeachment, czy nie ma możliwości odwołania prezydenta. Natomiast ja mam takie pytanie: które no nie ma zastosowania w prawie, ale ja jestem tutaj po, po stronie pani Bożeny, że jeżeli wyjdzie to, nie wiem czy wyjdzie, może wyjdzie, a może nie wyjdzie że na przykład e, kampania prezydencka, bo już tamta 2019, że Brejzał podsłuchiwał, no to już koniec, już następne wybory się odbyły. Nic się tym nie da zrobić, chociaż można by ukarać rzeczywiście tych, którzy łamali prawo. E, ale jeżeli wyjdzie, że e, pan Duda wygrał wybory z Trzaskowskim te 400 tysięcy, tam 200 głosów, czy 400, 200, nie, nie pamiętam, 400, głosów, no, 400 tysięcy głosów, e, a sztab Trzaskowskiego był podsłuchiwany, czyli oni znali wszystkie jego... Yy, nie wiem, sposoby, triki, pomysły dalej. no to yy, absolutnie stawia to pod wątpliwość, yy, nawet te 14 miesięcy, czy 13 miesięcy pana Andrzeja Sebastiana Dudy. Na czym polega niezrozumienie pana Dudy tego, co się dzieje? To jego wypowiedzi. To są wypowiedzi na poziomie wosu z 8 klasy, może pierwszej liceum. E, gdzie to są jakieś, to są banały jakieś wypowiadane. No głowa państwa, e, no, 36 milionowego państwa w Polsce, wojna jest, e, spotyka się z dużymi ludźmi, nie może takich banałów opowiadać, że ci, którzy są, no muszą być ukarani. No to ja pytam bardzo serdecznie, kiedy pan przyjmie e, ślubowanie od dwo, dwóch zdaje się, czy dwoje? Pamiętam dwóch chyba, prawidłowo wybranych sędziów w 2015 roku. I koniec kropka. I teraz bardzo ciężko jest wyjść z tego mroku na światło dzienne, potrzeba czasu. Czyli po pierwsze, edukacja, e, i ja nawet coś takiego ryzykowałem, nie wiedząc, jakie będą wyniki wyborów. Mówię, jeżeli e, wygra e, strona przeciwna do PiSu i wprowadzi, e, nie trzeba nic robić. Nie trzeba w ogóle że w drugą stronę manipulować to już broń Boże, tylko zacząć pokazywać tak, jak jest. E, na przykład, właśnie, że pan Kaczyński idzie i tam obraża kogoś, prawda? Że tam, a temu to... I ludzie nagle patrzą, mówią: aha, to, też, to jest taki właśnie człowiek, bo był obraz nieprawdziwy pokazywany. Bo jak ktoś jest niewinny, mówi: to ja udowodnię, że się mylicie, że ja, będę, że ja pokażę. Nie, ja nie będę udowadniał, że jestem niewinny, tylko wy jesteście gangsterami. I to jest niebezpieczne, bo tam jest taka hmm, cienka granica retoryczna. Ja powiem ku przestrodze dla Państwa. Od tygodnia, mniej więcej, może mniej pojawia się takie na przykład sformułowanie bodnarowcy. No to bodnarowcy najbliżej skojarzenia wiadomo, czego jest. I to jest już yy, yy, wielkie świństwo bo wiadomo jakie to może w Polsce wywołać i takich rzeczy jest dużo i to jest to, co któryś z panów powiedział na początku, że to sączenie tej trucizny jest bardzo niebezpieczne, bo ona zatruwa nas wszystkich no z całym szacunkiem, ale dla mnie Zbigniew Ziobro, który został przepchnięty żeby skończyć studia prawnicze i Adam Bodnar, który jest pokazał, że jest wybitnym prawnikiem no to ja się nie znam na prawie ale no, no nie mam tutaj wątpliwości, kto ma rację, jeżeli chodzi o prawne rzeczy. No, ale...